Halo, witajcie, tu znowu Rywcio. Witam was w kolejnym odcinku z Wizardry. Kiedy grałem ostatni raz? O Jezus Maria, no coś mi nie idzie granie częste w to Wizardry, rzeczywiście. Nie mam czasu ostatnio. Ale trochę się lepiej z łapami robi, bo rzeczywiście tak to ogólnie grałem po prostu w inne gry, bo na Wizardry może i miałem czas, ale mi nie pozwalały łapy na to. A jak miały mnie boleć, to już wolałem, żebym nagrał tylko odcinki na główny kanał i tyle, ale no nie, nie chcę nic mówić, że będzie częściej, bo zając życie to wyjdzie jak wyjdzie. Na razie puszczamy resztę naszych speli obronnych tutaj. Tarcza. Psionik chyba nie miał żadnego, prawda? Tak, psionik nie miał żadnego. Lordzik jeszcze magiczną osłonę nam puszcza. I odpoczywanko. Wynalazczyni nasza kochana ma za to... Dobra, Sak, zamknij mordę. Generator pola siłowego zbroja na 6 poziomie mi wystarczy. Dobra, tutaj nic nie zmieniałem jak na razie. Naprawdę nie pamiętam jak się to rusza. Powiem wam, że nie ogarniam za bardzo tego, które to jest to wyjście, z którego miejsca my wyruszamy. To jest najważniejsze, z którego miejsca my tutaj wyruszamy. Trudno mi to określić, bo jeżeli to czerwone to oznacza, że kierunek ruchu, to to czyli tak, tutaj byśmy ruszali stąd. No, czyli stąd. Tutaj, no nie, bo już do dołu, więc zawraca. Tutaj do dołu, więc zawraca. Tutaj do góry, więc zawraca. No... Nic mi tu nie pasuje tak naprawdę, no. No masakra, po prostu. To jest mega dziwne, że z każdej strony, jakby to był kierunek, no to jestem w stanie to zaznaczyć tak jakby, nie wiem, szło inaczej. Dobra, założę, że od dołu idziemy, więc idziemy tutaj może potem... A jak mamy tu w lewo? To też nie może iść, czyli tu musimy iść z lewej strony. Ja pierdzielę. Może tutaj zaczynamy. O, zakładam, że tu zaczynamy. Dół. O, to ma sens, dobra. Dół i w prawo. Szybki skręt. Zobaczymy, czy to będzie działać. Sak, zamknij mordę, proszę cię, bo już się po prostu żygać mi się tobą chce. Wiem, że ci się tu nie pasuje. Pójdziemy sobie stąd niedługo. Do miejscówki, które jeszcze bardziej będziesz nie lubił, ale to już inna sprawa. A to jestem ciekawy, nigdy nie byłem Saksem w tej miejscówce. Pójdziemy do tirangów. Tu w lewo skręciłem. Okej, tu spróbuję zapamiętać trasę. W lewo, w prawo. W lewo, w prawo i wylądowaliśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy, czyli te zmiany, które miałem, nic nie dały. Zrobimy szybki powrót. W lewo, w prawo skręciłem. W lewo, w prawo. Jakbym jechał stąd, bym skręcił w lewo, w prawo. O, to by się zgadzało. A teraz potem jeszcze w lewo i tu. Dobra, sprawdzimy, czy to będzie działać. Tak, 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 tak. Nie mam pojęcia. Zrobię jeszcze coś takiego. Dobra, idziemy. Ogólnie są tu chyba za cztery miejscówki, do których możemy rzeczywiście... do których możemy wylądować. Tu? Nadal skręcamy w lewo. Okej. I teraz w lewo. Trochę inaczej pojechaliśmy. Ło! Ale dziwna droga. Chryste panie! Ale tutaj zawijasy! Skażcie, gdzie się da tylko zawijasy robię. Okej. Pojechałem chyba najdłuższą drogą możliwą. Ale lawa. Gdzie jesteśmy teraz? Nie mam pojęcia, co to jest. Wydaje mi się, że to jest miejsce, do którego chciałbym pójść na samym końcu. Nie, to nie jest miejsce, do którego chciałbym pójść na samym końcu. Dobra, to jest miejsce nic nieznaczące. Niestety, nic tutaj w tym miejscu nie ma do zgarnięcia, więc wracamy szybciutko do naszej kolejki i no, postaram się zmienić jeszcze raz to miejsce. Jest tak naprawdę tylko jedna lokacja, do której w tym momencie chciałbym się udać. I jest nią rzeczywiście baza Tirang. Dobra, zakładam, że tutaj poskręcaliśmy, więc tu bym chciał iść do góry. Może tak? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że to zadziała. Jak nie, to serio, spauzuję nagranie i po prostu zobaczymy, gdzie nas trafi. Jest jedna lokacja, do której chciałbym dotrzeć, jest to właśnie baza Tirang. Tirang, tak jak kojarzycie, umpani się bardzo nie lubią, więc nie mam pojęcia, co jakby Sax w ogóle gadał, gdybym rzeczywiście do tej bazy Tirangów dotarł. O, dobra, teraz w ogóle inną trasą pojechaliśmy. Dwa razy w prawo skręciliśmy na samym początku. O, wydaje mi się, że to może być dobra droga. Mam taką nadzieję. Chyba to jest dobra droga. Chyba to jest dobra droga. Nie, to jest, o Jezu, ostatnia droga, nie ta. Niestety, czyli znowu, o, ale syf. Dobra, to wiecie co, nie będę nawet przechodził. Quick save i tyle, tak naprawdę. Naprawdę, powiem wam, że jestem tutaj troszkę...
troszkę nie mam pojęcia, gdzie się powinienem ruszać. Ostatnio to zrobię i po prostu zrobię save'a i będę poza nagraniem starał się dotrzeć do tego miejsca. Nie pamiętam, jak działa ta kolejka, kiedyś pamiętałem, teraz już nie pamiętam. Skręcaliśmy w prawo, ostatnio... Okej, pojechaliśmy trochę inaczej, ostatnio znowu w prawo skręcałem. Ale tu wyhamowało ledwo co. Dobra, jedziemy jeszcze inną trasą. Czyli coś tam cały czas zmieniam. Mam nadzieję, że to już będzie ta właśnie, ta jedyna, że tak powiem, trasa. O Jezu, tu chyba w lewo nie powinienem skręcać. A może? Tak, to jest tu! Super, super, udało nam się dotrzeć. My byliśmy z tamtej strony, już wam zaraz pokażę. My byliśmy tutaj, walczyliśmy z takim wężem latającym ostatnio. Tu natomiast jest rzeczywiście droga do... Oj, tu w ogóle nie można spać. Tu jest droga do bazy T-Rank, a to jest ciekawa rzecz. Ogromna grudka srebra, 250 kilo waży. I co ciekawe, nasza drużyna jest w stanie ją unieść, ale jaja, zawsze jak ją podnosiłem, spójrzcie na to, jakbym dał ją na przykład tutaj Rywkowi. O właśnie. Komuś innemu? Okej. Okay. Już myślałem, że nawet Biggie będzie zadowolony. O, co ciekawe, co jest grane, czemu Grim to może nosić? Jest denerwowana, dobra. Zostawiamy to, podzielimy na po prostu drużynę, będą to nosić. To jest potrzebny przedmiot do zrobienia kolejnej zbroi, jeżeli dobrze kojarzę, na zamówienie, ale to naprawdę bardzo, bardzo późno, zanim do tego miejsca dotrzemy. Dobrze, nowy obszar, dolne urwisko Martena. Co ciekawe, Sax tu chce wejść. Dziwne. O Jezu, że Sax chce wejść? Przecież to jest baza T-Rank tutaj. Dolne urwisko Martena. To jest miejsce, w którym chował się Marten, w którym nasadzał masę pułapek i chował się... O, zaczekajcie. Aha, dobra, on też tutaj nie chce iść. O, tu coś powie. Original home to Mad Martin Gigardi, now occupied by Trang. Super, dobra, to czego się dowiedzieliśmy. No czyli oczywiście Sax nie chciał tutaj iść, albo po prostu nie gadał nic przy wyjściu, bo już byliśmy w lokacji, w której nie chciał być. Tysiąc nogi, bardzo łatwy przeciwnik, strzela sobie z daleka, bardzo mała ma HP, wystarczy podejść i tak naprawdę już po nim. Tak więc sobie podejdziemy i tak naprawdę już po nim, a przynajmniej mam taką nadzieję. Odbite przez tarczę, naprawdę. Nawet jak jesteśmy bardzo blisko, to te tysiąc nogi zawsze strzelają jadem, więc bardzo łatwo jest to rzeczywiście odbić. Czy ktoś was uderzy? Jezu, jakie one mają inicjatywę niesamowicie wysoką, że biją przed nami. Nawet nie używam magii. Co jest grane? Ej, no traf ktoś, to ma 30 HP, no bez przesady. No nawet już myślałem, że Sax trafił. Dobra, Biggie, w końcu ktoś. Dawaj, Ryfek, tutaj ciśniemy. Masakra, żebym cię tyle z nimi męczył, w życiu bym nie pomyślał. Tacy łatwi przeciwnicy. Tysiąc noga ślepnie, dobra. Cała walka i teraz jest chwila prawdy. Ostatnio, gdy byłem na urwisku Martena, znalazłem T-Ranga, który był dla mnie neutralny. Tu powinni zaraz chodzić T-Rangowie. Jestem ciekaw, czy będą przyjaźni, czy neutralni. Kurde, żadnych T-Rangów nie trafiłem. Tam ktoś był... Jakiś przeciwnik, ale to już inna sprawa. Biggie, weź to wyważ. Ryfek, weź to wyważ. Grim, weź to wyważ. Nie wiem. RFX, weź to... Ktokolwiek to wyważ, no. Przecież ja tego nie otworzę. Ale syf. Dobra, szybki odpoczynek. I wyważamy dalej. O, tu chyba słyszę tysiąc nogi, tak mi się wydaje. No co jest grane? Ale nie fart. Niesamowity nie fart, powiem wam. Cztery zamki, a się z nimi męczę jak nie wiem co. Dobra, biskup, dawaj. Kołatka. Wynalazca, cyk. I tyle. Wydaje mi się, że tu są tysiąc nogi. Słyszę coś za ścianą. Tak, są tysiąc nogi. Dobra, no kolejna walka taka sama. Chciałem powiedzieć, że nie powinno sprawić problemów, ale po ostatniej walce to ja sam nie wiem. Mam nadzieję, że tym razem coś w końcu zaczną trafiać. No i w końcu jakieś normalne obrażenia zadajecie, jakoś to wygląda. Czemu Lord nie może atakować? A, bo Lord z tyłu stoi, no tak, zapomniałem kompletnie. RFS-a wysłaliśmy naprzód. Czy mamy leczenie zatrucia? Ja nie mam chyba leczenia zatrucia.
To może być bardzo szybko, bardzo duży problem. No nic, na razie z tego zatrucia leczyć nie będę. Miotacz ognia sobie stąd wzięliśmy i tu będzie chyba ukryty jakiś topór albo coś w tym stylu. Albo i nic nie będzie ukryte. Okej, dobra. Obozujmy sobie tutaj troszkę. Żeby nam kuri po prostu nie padła. Dobra, morda, Sax, ile cię można słuchać? Idziemy sobie stąd. Nadal nie ma tirangów w zasięgu? Są! Są dobrze! Nie są neutralni, są przyjaźni! O to chodzi, o to chodzi! Obserwatorzy tirang. Już się bałem, że będzie buki, będą... źli. Możemy z nimi gadać mimo tego, że mamy umpani w drużynie. To jest śmieszne. Bardzo dobrze. Super! Wszystko działa. Już się bałem, że się trafił ten buk, że rasy są wrogie wobec nas. 50% na wyważenie i serio? Co wy, chłopaki? Dobra, co tu mamy ciekawego? Miedziana rękawice, oscylator chyba, tak jest. Pulsator. I to się wszystko nam zaraz przyda. Ogólnie dostałem tutaj miotacz ognia, który jest kompletnie nieprzydatny. On ognistą burzę puszcza, to jest nawet okej spell, ale na pierwszym poziomie jest tragiczny i ma tylko 6 ładunków. Dlatego nikim naprawdę tego nie będę używał. Miedziane rękawice za to z chęcią bym dał komuś tutaj na przodzie. Na przykład Bigiemu, a te rękawice... Nie możesz nosić rękawicy Hamois? A, są skórzane rękawice, okej. No to niech będzie dla Barda. O, widzę, Bard jest przeciążony. Ciekawe. A, on jest przeciążony, bo on nie ma siły, bo ma zmniejszone statystyki przez to, że nie jest w miejscu, w którym by chciał być. Dobra. Na razie tutaj nic nie zmieniam. Idziemy sobie dalej. Oscylator i pulsator. To są rzeczy, które mnie tutaj najbardziej interesują. Oscylator to jest część gadżetu dla Majsterkowicza. Pulsator natomiast pozwoli nam się dostać do niektórych miejscówek, do których normalnie dostać byśmy się nie mogli. Topór dwuostrzowy. Róg jakiś. Boże, zapomniałem, że tu jest róg, szczerze mówiąc. Co to robi? Stopioną zbroję puszcza! A to jest super spell. Dzięki tajemnej magii dźwięk tego instrumentu ma moc osłabiania zbroi i skóry, ułatwiając zadawanie obrażeń przeciwnikom. Trąba jerychońska, naprawdę świetny, świetny instrument. Ogólnie stopiona zbroja to jest spell, którego rzadko używam, bo zazwyczaj się nie przydaje, ale czasami są tacy przeciwnicy, jak na przykład te takie śluzaki stalowe, albo niektórzy naprawdę mega opancerzeni przeciwnicy, którym się praktycznie nic fizycznie nie da zrobić, jeżeli byśmy nie użyli rzeczywiście stopionej zbroi. Topór dwuostrzowy, no nie mamy nikogo, kto używa toporu, więc olać to. Idziemy sobie dalej. Ogólnie do tej miejscówy mamy dwa wejścia. My weszliśmy tak trochę od dupy strony przez właśnie ten przez tunele kopalni. Bierzemy sobie pulsator i pulsator ty będziesz mogła kuri nosić, bo on się będzie przydawał wiele razy. Użyjmy go tutaj i możemy przejść dalej. Obserwator Tirang, tu powinni być właśnie zamaskowani istota asasynowie, zabójca Tirang. 15 poziom i są naprawdę nieźli. Co tu mamy? Stanowisko komunikacji ze statkiem macierzystym. Porozmawiajmy z nim. Nie wiem za bardzo, co tutaj można z nimi rozmawiać. Statek? Chyba o niczym z nim za bardzo nie mogę porozmawiać. Tirang. Martin. Z nim można tutaj jakieś komendy wstawiać. To jest ogólnie po prostu komputer komunikacji ze statkiem macierzystym Tirangów. Tirangowie przylecieli na tą planetę i ten statek nadal jest na orbicie. I tak jak sami widzieliście, oni non-stop się duplikują i non-stop teleportują kolejnych Tirangów na planetę. O, i to jest miejsce, przez które normalnie byśmy weszli do tej lokacji. Tą windą sobie byśmy z góry zjechali i by nas powitali tutaj tacy Tirangowie, z którymi oczywiście możemy porozmawiać. Tu natomiast jest ktoś ważniejszy. Tutaj mamy Tiranga Zeanta. To jest lider wszystkich Tirangów. Porozmawiajmy sobie z nim. Yes. I have been waiting for you to arrive. I have heard of you since your arrival here on Dominus. I believe we fight for the same thing. Tell me, would you be interested in working with us? A partnership. No i tak jak powiedziałem, my już przyjęliśmy jakby sojusz z Umpani, ale w tej grze można to zrobić na dwie strony i... No to się... To nie wiem, od czego to zależy, naprawdę, to jest tak losowe.
ale w większości przypadków oni się po prostu nie skumają, żeby działać na dwie strony. Yes, just as I had hoped. The Trang will take very good care of you. Yes. Allow me to properly introduce myself. I am Zant, and I shall lead the Trang Empire to victory here on Dominus. You will be paid in cash for your efforts, and any injuries you sustain will be freely healed. I am sure that you are eager to begin your first mission with us, but perhaps you wish to learn of our strategy here on Dominus first. Nie wiem, strategia? You are wise to ask. It is as important to know what one fights for as it is to know how one shall succeed. We fight, you fight for power, for conquest. This does not make us monsters, as some would have you believe. For if we did not fight, if we were not ever vigilant of the Umpani and the Dark Savant, we would surely become their next victims. We will not allow this to happen. Our strategy is simple. First, we eliminate the Umpani, the lesser of the two threats. Then we will focus on the Dark Savant, destroying him too. Perhaps we should discuss your mission now. Okej. Dobra, zanim spytamy się o misję czy tam zadanie, popytajmy się go o parę rzeczy. Może o parę rzeczy wie, to jest naprawdę jedna z najważniejszych osób w całej grze. It is. Part of our problem, therein the Dark Savant lies. Spytajmy się może o te wszystkie najważniejsze artefakty. Yes, the Astral Domine, lost once already, and how we sought possession of it. Who would not? It contains the power of life itself. We believe it is necessary to ascend, but it must return and remain in our hands. Perhaps we should discuss our history at some point. O, a to jest ciekawe, nigdy się go nie pytałem o historię Tirangów. A zaczekajcie, historia. O, super! The Trang Empire sought to obtain the device known as the Astral Domine. Strasznie długo mówi, to mnie tylko denerwuje. But to keep it from the hands of the treacherous Umpani. As we were closing in on this powerful object, it was snatched from our grasp by the Dark Savant. Yes, until that very moment, he claimed to be our ally. Ciekawe. Seeking to reclaim the device. Ale nie pasują te napisy. To Dominus, the Umpani followed. Since our arrival, we have learned much. This device may be but one of three, and these three can grant us limitless power. The Watchers will learn more of these items soon. Super. Destiny Dominus? Yes, we know of it. It is here on Dominus. No, dużo nie powiedział. Jeszcze mamy Moliri Chaosu. Watchers know where it is at all times. We believe the Mook brought it here. Okej. Na pewno chciałem się go spytać o Rapaxów i o Martena, bo Tirangi mają dosyć spore połączenie z Martenem, skoro przejęli jego starą bazę. They are dangerous killers. Też tak uważam. Dobra, Umpani. A co wiesz o Umpani? Yes. The Umpani. We have a long history with them, longer than my own life. We destroy them, they destroy us, and still neither gains ground. Perhaps
someday we will both acknowledge the real enemy, the Dark Savant. O, ciekawe. Dobra, zaraz z tym zadaniem. Dobra, jeszcze tylko Marten i Mroczny Mędrzec mnie interesuje. Mroczny Mędrzec. Many years ago, he was our ally. We believed his goals were our goals. So we worked together, thinking our mutual victories would bring shared rewards. But instead, he used us to destroy his enemies, to clear the way for his own insatiable greed. When at last our victory was at hand, he turned on us, snatched the Astral Domine. For these and other betrayals, one day soon the Dark Savant shall die. Okay. Perhaps. Zaraz z tym zadaniem, mordo, Marten. The Watchers are investigating him. This used to be his fort. We believe he is Higardi. Perhaps they will know more of him in Arnica. Okej, okay, czyli raczej nic tam więcej. Porozmawiajmy o tej misji, zadanie. Let us begin then. Simple at first. A scouting mission, but one critical to our defenses. The Watchers tell me of a base north of here, and they believe it could be Umpani. They spotted a flag. I need you to verify this. Get that flag and bring it to me. If it is the Umpani, do not engage them in any way. We cannot take a chance that you will be detained and our presence revealed. You will be rewarded well upon your return. I to jest właśnie coś, czym dałem dupy. Mogłem tę flagę kupić u kwatermistrza i chyba zapomniałem je kupić, jeżeli dobrze kojarzę. O! Śmiesznie, śmiesznie. Wydaje mi się, że nie kupiłem tej flagi. Ona powinna być gdzieś tutaj na samym dole. A nie, jest flagą pani! Dobra, co ja gadam? Super, udało mi się kupić tę flagę. Dobra, porozmawiajmy z nim i dajmy mu tę flagę. Śmiesznie, że w ogóle z nim tak gadamy cały czas, mając w drużynie Umpani. Dobra, przedmioty drużyny. Gdzie jest ta flaga? Jest, flaga Umpani, proszę. Umpani są! O Jezu. Czemu to mnie tak rozbawiło? Umpani są! Ale żeś dał! No bogato. Mission is vital. A Rapax assassin is stalking our fort. He has already slain 7 of my watchers. We have set a trap for him in the room above, but the Rapax still lives. We know the Rapax hunt through sight and smell, so we tried to lure the assassin into the trap with a Rapax figure, yet he refuses to take the bait. There must be something that would lure him in, and I want you to find it. Then, my talented servants, you can bring me his head. I know you will not disappoint me. Bardzo nie zgadzają się teksty z tym, co on mówi. Takie trochę opóźnione, albo w ogóle właśnie nie w tym momencie, nie w tym miejscu. Ale no to pewnie wina tłumaczenia po prostu polskiego. Okej, 40 tysięcy punktów expa, to już jest coś! Super! I will await your return. There is one more thing before you leave. The Watchers report there is a creature in the swamp who may know something of these Rapax. He seems less than friendly toward the Trang Empire, though he may talk with you. Perhaps this will help with the Rapax. No i dobra, wszystko.
Co ja chciałem? Czy kupiliśmy u Ramola perfumy dla Rapaxa? Kupiliśmy, eł, de Rapax. Prędzej wykąpalibyście gnojówce niż polali tym ciało. Dobra, tą misję możemy zrobić już w tym momencie. I to jest super. Tam nie możemy przejść niestety. Tutaj, żeby przejść, potrzebowalibyśmy... nie mamy ręki jak tirangowie. I dobra, żeby tę misję zrobić też na razie nie będziemy tutaj szli na górę. W tym miejscu, gdzie na górze tą misję będziemy robić. Natomiast teraz się wracamy. Ponieważ nie zwiedziliśmy to jeszcze całej lokacji. Dobra, idziemy dalej. Tutaj będzie nas czekała chyba jakaś tysiąc noga, czy tam milion noga. Ona taka śmieszna jest. Dobra, wyłammy ten zamek. Dobra, udało się. A tak. I podchodzimy. I proszę bardzo, mamy... Krocionuk! O Jezus, krocionuk. To się inaczej nazywa w wersji angielskiej, że... Nie wiem, czy w wersji angielskiej tysiąc noga się nazywa tysiąc noga. W sensie tak naprawdę, w prawdziwym życiu, czy tysiąc noga się nazywa tam tysiąc noga. Ale w angielskiej wersji właśnie tak... Tłumacząc bardzo bezpośrednio, to właśnie powinna się nazywać tysiąc noga, tak mi się wydaje. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest ciekawa lokacja, której strzeżą tirangowie. Tam byłem dosłownie z dwa razy, mi się udało tam dotrzeć. Wątpię, żebyśmy tej serii tutaj dochodzili. Aczkolwiek chciałbym wam pokazać, że no tutaj naprawdę tego strzegą. I tu bardzo łatwo jesteśmy w stanie rozdenerwować całą rasę, więc sejwujcie tutaj, nie podchodźcie. No i uciekamy. Jakbym tego nie zrobił, by nas zaatakowali i byśmy mieli wrogie relacje z całą rasą Tirang, rzeczywiście. Dobra, tutaj chyba jeszcze nie będziemy szli. Najpierw pójdźmy sobie na sam koniec. To jest w ogóle coś, co nie wiem jak działa, naprawdę, nie rozumiem trochę. Przącik przepływowy gazu, napraw mnie. No nawet jak to kliknę, nie mam pojęcia co to robi. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, nigdy nie wiedziałem co to robi, czy to cokolwiek zmienia. Strażnik Tirang. Co ciekawe, tu wejść możemy już. Trudno będzie tutaj wejść. 3% na wyważenie, niezbyt dużo. Ale w końcu się uda. A jak nie? No, to chyba po prostu użyję kołatki. Tylko mam nadzieję, żeby weszła w końcu na dobry poziom. O, super. Dwa zamki jesteśmy w stanie otworzyć. No dawaj, Karolina, nie zawiedź mnie. No nie, no otwieraj te kołatę. O, dobra. Udało mi się tutaj przejść. I tu mamy dosyć ciekawą miejscówkę. Nad umysł Tirang. Zawsze się zastanawiałem, co to w ogóle jest. Ale Tirangowie to są trochę jak protozi, jacyś złączeni. Nie wiadomo czym. I tu co ciekawe, mogę kliknąć nawet włącz na wyłącz. I się kompletnie nic nie stanie. Nie mam pojęcia o co chodzi. Wydaje mi się, że misje tutaj to część misji Umpani, jeżeli gralibyśmy Umpani, tylko Umpani, przeciwko Tirangom rzeczywiście, jakbyśmy grali. Wydaje mi się, że tak to działa właśnie. Że to jest wyłączenie tam ich rozmnażania, czy coś w tym stylu, bo oni się nie rozmnażają tak normalnie, tylko jak wiesz, jak pączki, nie? Że się wkłada do oleju i wychodzi 10 nagle. Dobra, garść strzał, garść bełtów, garść strzał, zwykłe kamyki, nie no, tego niczego nie potrzebuję, tylko mi będzie zajmowało miejsce. Chociaż bełtów mam chyba mało, bełty mogę wziąć, bo akurat bełtów mam rzeczywiście chyba w miarę mało. Ogólnie, ole mnie tutaj snapnęło. Co to jest? Sektor północny, idziemy do sektora północnego. I tu jest bardzo ważna miejscowa, którą sobie musimy wyjść. Urwisko Martena, lecimy. Byliśmy przed chwilą, o, już myślałem, że mi grę wywaliło, jakiś lag był. Tutaj będą na nas duchy czekały. Dobra, dobra, ty wiem, że nadal tutaj nie chcesz być. O właśnie, są duchy. Które to ciekawe, udało mi się nawet zwabić. Ciekawe, duchy buntowników, duchy Higardii. To jest trochę problem. Uciszenie ja bym chciał tutaj rzucić. Kto ma uciszenie? Psionik chyba. Oni non stop będą rzucać spele. Wyciszenie na duchy buntowników. Oni non stop rzucają spele. Ty natomiast możesz tutaj rzucić zamrożenie na te duchy buntowników. Postaram się je wyłączyć, bo one rzeczywiście non stop będą rzucały uśpienie. Non stop jakieś slowy, non stop inne tego typu rzeczy. I to może być cały spory problem. Duchy Higardii to nic strasznego. Oni akurat podchodzą i nic nie biją. To są jedne z najmniej przyjemnych w ogóle przeciwników w całej grze. Bo mają strasznie długie animacje. Mega długo się z nimi walcza. Ich ataki to już w ogóle jest śmiech na sali. Ej, dobra, udało się ich nawet... Super, wyciszyć się ich udało, spaliżować się ich udało. Oni powinni podejść i nas powinni obijać. I to mi jest mega na rękę, tak więc morowe powietrze.
i powinniśmy sobie z nimi raczej dać radę. Psioniczne uderzenie na duchy buntowników, bo są zdecydowanie silniejsze od duchów Higardii. Duchy Higardii tylko biją, buntownicy, mówię, jeszcze czarują oprócz tego i to jest mały problem. Ale ogólnie mega luźno. O, ten atak to jest najdłuższa chyba animacja ataku w grze. Ja wiem, że to się teraz nie wydaje, ale jakbyście walczyli z takimi duchami 10 w jakimś late game'ie, no nie, fajnie się z nimi walczy, naprawdę nieprzyjemnie się z nimi walczy. Dobra, jeszcze raz puszczałem morowe powietrze, nie ma co tutaj czekać. A dawaj, duchy Higardii tym razem uderz. Duchy buntownika i tak są bliżej, więc oni powinni być obijani przez zaraz naszych wojowników po prostu. Bardzo ciekawa miejscówka w ogóle jesteśmy, naprawdę tu jest dużo dosyć różnych sekretów. I nie wiem, czy będę o tych wszystkich sekretach pamiętał i tego się trochę boję, wiecie? Rzeczywiście masę tych sekretów po prostu zapomnę. Nie no, Grimek, co ty? Ale on coś nie trafia ostatnio, naprawdę. Ten krwiożerca przecież on powinien cisnąć, a nic nie trafia. Trzeba mu zacząć zwiększać w końcu zręczność, bo naprawdę, ja wiem, że to zwiększanie żywotności u każdej osoby bardzo mi ułatwia grę poprzez zdrowie, no to mówię, to oni mają takiego cela jak baba z wesela, hehehe. Dobra, tu są bardzo fajne rzeczy do ukryte. Amulet uzdrowienia, ale tu chyba coś było, prawda? Na górze. O właśnie. Jeden z najlepszych instrumentów w całej grze, jeżeli dobrze kojarzę. Uzdrowienie wszystkich. Dulcimer ukojenia. Sax może na nim grać, na 11 levelu. Nie może niestety teraz grać, ponieważ nie ma muzyki na 60 poziomie, bo jest w miejscówce, której nie lubi. Ale to jest jeden z najlepszych instrumentów w całej grze. Uzdrowienie wszystkich to jest w ogóle genialny spell. W tym momencie Sax, jak już wyjdziemy z tej lokacji, w której on nie chce być, będzie mógł jednym spellem, jednym instrumentem lecić każdego członka drużyny. To jest coś niesamowitego. Dostaliśmy jeszcze oprócz tego amulet uzdrowienia, który akurat też się całkiem przydaje, ponieważ daje KP plus 3, czyli zwiększony pancerz na każdej części ciała o 3 i regenerację PZ o 1 zwiększa. To jest coś niesamowitego. Regeneracja PZ zwiększona o 1 sprawia, że taki Green, spójrzcie teraz na jego zdrowie. On normalnie by się leczył jak normalnie na każdym obozowisku. Teraz jak robimy obozowisko, leczy się jak Lord. Lord ma jako jedyna klasa zwiększoną regenerację zdrowia i tak właśnie działa zwiększona regeneracja podczas obozowiska. Dobra, tutaj mamy też parę bardzo fajnych rzeczy do zgarnięcia. Tu prawdopodobnie będę szedł potem. Widzicie tę klapę? No uważajcie, żeby tu nie spadnąć. Nie spaść, tam czekają na was krokodyle. Zaklęty szeroki miecz, ale tu jest ważniejsza rzecz. Garnek z uchwytem, garnek z uchwytem. W końcu będziemy mieli jakiś gadżet do bicia obszarowo za pomocą naszej wynalazczyni. I to nie byle jaki, morowe powietrze, portopoti. To jest tak genialny instrument, morowe powietrze. No, ja non stop to opuszczam biskupkom. Naprawdę świetny spell, zadający obrażenia obszarowe od magii powietrza, na dodatek zakładający tam nudności. Czasem potrafi nawet ogłuszyć przeciwnika. Naprawdę jeden z moich ulubionych speli, mimo że jest dosyć niskopoziomowy, to się, nie wiem, przez całą grę można tak naprawdę go używać. Dobra, wszystkie spele puszczone, obozowisko, żeby trochę biskupka miała więcej magii. Wynalazczyni nasza kochana, generator pola siłowego, a puszczę jeszcze kameleona, zaraz będę stąd wychodził. I lecimy dalej. Co tu mamy? Księga czarów. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych księg czarów do powrotu do portalu. Ustawienie portalu, tak jest, to jest to. Super. No, dzięki temu zaoszczędzimy po prostu ładunki. A to jest chyba powrotu portalu, prawda? Nie, to jest tylko dla biskupa. Przyspieszenie do rzucenia. O, to szkoda, że się uczyłem tego. No nic, księga czarów na sprzedaż będzie. Tutaj chyba nic nie ma. To jest bardzo dziwne miejsce. To jest bardzo dziwne. To jest pułapka, która nie zadaje obrażeń. To non-stop strzela, ale nie jest w stanie ci nic zrobić ogólnie, nie? Nigdy to... Wiele razy starałem się, żeby to mi coś zrobiło, ale nie, to jest chyba zbugowane po prostu. Ta pułapka sobie strzela i tyle, nic nie robi więcej. Denerwuje, bo non-stop będzie strzelała rzeczywiście. To jest bardzo ważna dźwignia, ją trzeba otworzyć, żebyśmy mogli wyjść pewną miejscówką. Bierzemy sobie proszki. I lecimy dalej. O, no dobra, brązowy Kirys to nic ciekawego chyba. 6 KP tylko daje.
Dobra, schodzimy dalej. Wracamy na dolne urwisko Martena. I tu będziemy mieli bardzo ważną rzecz, do której niestety jeszcze nie będę mógł... Tak naprawdę, no nic z nią nie będę mógł zrobić. Ale to tylko do czasu. O, idą tirangi, o to chodzi. To jest jedna z najważniejszych miejscówek, które musimy odwiedzić. I w której zostawiam portal. Ustawienie portalu. Potem wam wytłumaczę, dlaczego to robimy. I tu może jeszcze zdążę przejść? O, super, udało się. No, to jest prawda, to rzeczywiście wypluwa tirangi i tak dalej. A, ja nie chciałem tędy przechodzić. Co ja zrobiłem? Dobra, quick save. Znaczy, wczytujemy. Potem tu będziemy przechodzić. Ważne, że mamy możliwość przejścia do tego teleportu. No i co? Wracamy do góry. Urwisko Martena. Kolejna dźwignia. I wchodzimy do tej lokacji, tak jakbyśmy weszli standardowo. O! O! A pusy śmierciożądłe! Uuu! To jest silny przeciwnik! Owady, jeszcze jakieś robaki, nie mam pojęcia skąd idą w ogóle. Mam nadzieję, że nie za nas. Czemu nie lubię apusów śmierciożądłych? Tak jak nazwa wskazuje. Oni są w stanie zabić. To jest jeden naprawdę z niewielu. Naprawdę nie ma dużo takich przeciwników w całej grze. Ale to jest jeden z niewielu tych przeciwników, który jest w stanie zabić naszą postać automatycznie. Na jeden strzał. Jeżeli ma farta, ma po prostu szansę na automatyczne zabicie postaci. Dlatego trzeba niesamowicie uważać, gdy się z nimi walczy. Ja tutaj puszczam morowe powietrze dwa razy. Oni nie mają dużo zdrowia. Postaram się ich po prostu mega szybko zbić. Morowe powietrze wynalazczyni, Kuri, psionik puszcza. O, od klica idą robaki. O, fuck. Oj. Przypał będzie. Dobra, ja się nadal zajmuję apusami. Ale mało to ich bije. O Jezu, jeszcze tutaj nie wyszło. Dobra. Morowe powietrze wokół nas. Tutaj robaki nas zaraz obejdą. Pójdźmy może tak. Apus od razu dostaną trochę obrażeń. Mam nadzieję, że to uderzy i to, i to. Psioniczne uderzenie, lecisz tutaj, bo żuki gnojarki nas obchodzą, a one wcale nie są takie słabe, szczególnie jak obchodzą nas od tyłu. Dobra, już niektórzy ich zaczynają bić. Biskupka, czy ty masz zasięg na nich? Masz, na wszystkich zasięg, super. Dobra, anulujemy bieg i puszczamy spele. Wynalazczyni również ma tutaj zasięg na wszystkie żuki gnojarki, więc postaram się tu rzucić trochę dalej, żeby uderzyć też apusa jednego chociaż z tyłu. I powinniśmy mieć w zasięgu, no, większość tych żuków i... parę apusów z przodu. Nimi się trzeba zająć, bo one po prostu mega problem stanowią dla naszej tylnej linii. Bo ogólnie one są spoko, nie są jakieś mega trudne, ale no mówię, na tylnej linii mogą zrobić spore problemy. Byleby tutaj chłopaki sobie z nimi dali rady. Dobra, morowe powietrze. Super, mdłości dostają. Kolejne morowe powietrze. No jeszcze, kurde, ale bajlando, dobra. Bieg i czekam na... Chyba nawet nie czekam, ja podchodzę do tych apusów. Ale skoczyłem, dobra. Podchodzimy do apusów i bijemy je z bliska. Deszcz kamieni. One mają samą odporność chyba na ziemię. Nie, czemu ty puściłaś już spell? Ajajajajaj. Chociaż tutaj tak widzę, że nie masz za bardzo many na spell. Nic, puść przyspieszenie. I obyśmy sobie z nimi dali radę. Żeby któryś mnie przez przypadek nie zabił. Albo wiesz co? Zamrożenie na nich puścimy. Ale za każdym razem, jak widzę to żądło lecące w mojego... jakoś mają moją postać, to... ach! Masakra. Morowe powietrze. Boże, ono nic im nie robi. Oni mają wcale nie jakieś wielkie odporności, a... nic im nie robię, naprawdę. Nie wiem, to chyba wina poziomu. O Jezus, czemu nie podchodzę do nich? Tracę turę tutaj. Oni o nas ostrzelają z zasięgu. Dobra, znowu zamrożenie w takim wypadku. Jeszcze jeden apus z tyłu stoi. Do zabicia. Nic się nie stało. Ten się odmroził. Dobra, bijemy go. Grim, proszę cię, zabij go w jedną turę. O, jeszcze RFS bije. Super, super. Dobra, ostatni apus został. Nie wiem, co tutaj owady się w ogóle pojawiają. Być może stoją tutaj za apusem i nie mają za bardzo jak podejść. Ojejciu. Ale on bije. Lecz się, lecz się. A ty ulecz naszego barda. Słyszę owady zza ściany. Na bank są za ścianą owady. Nie mówcie. Dobra, dziesiąty, to chyba nie są śmierciożądłe, to są zwykłe apusy. Dobra, ze zwykłymi apusami sobie damy radę, ale się ustawiły w kolejce, co? Dobra.
Ze zwykłymi apusami sobie damy radę akurat. Ono nie powinno takiego problemu stanowić już. Mentalny bicz. A, obłęd puszczą na drugim poziomie, może cokolwiek wejdzie. I tak nie mam za bardzo many tutaj na nic innego. Nie no, te apusy to już luźno raczej. 10. poziom apusów, nic strasznego. Nawet podchodzą. To są chyba takie apusy, które nie strzelałem, tylko podchodzą. Tak mi się wydaje. O nie, ślepnie, będzie uciekał. Najgorzej, zabijcie go. Super. Podejdziesz? Tak, naciera, luźno, luźno. Leczenie ran na biskupce. Igites jest, ale ta trucizna jest mocna. Fajny poziom, super. Ta trucizna jest mega mocna. Jak ja z nią... Spójrzcie na to. To ona mi umrze. Dobra, będziemy tak odpoczywać. O, póki jej to zatrucie nie zejdzie. No i co? Jeszcze na koniec odcinka wbijemy sobie level. Bardzo fajnie. Zręczność, szybkość, Biggie to już naprawdę tutaj ma wbite ładnie te umiejętności. Tarcza, walka wręcz, potężny cios. Łotrzyk. O, w końcu tą żywotność ci dobijemy na kolejnym poziomie. Będę mógł w końcu ci ładować zręczność. Może będziesz coś trafiał w końcu, Grimuch. Kradzież, skradanie się. A, no i ty jeszcze masz tą właśnie. Skradanie się, kradzież idzie zamiast na walkę wręcz. Dlatego on też trochę mniej trafia. Wynalazca, żywotność, inteligencji już nie daje, tylko zręczność. Tak jak mówiłem parę odcinków temu. Nowoczesna broń, inżynieria i walka na odległość. A, miałem nadzieję, że ulepszy swój wielopał. Inteligencja na maksymalnym poziomie, w końcu! Super, biskupka ma potężny czar, bardzo się cieszę. O, nowe spele są! Tak jest, tak jest. Dobra, nowe, bardzo fajne spele. Na pewno przywołanie żywiołaka biorę, bo to jest jeden z moich ulubionych speli, to jest super. Możemy sobie przywołać po prostu sojusznika do walki. Zaklęcie przekazujące wezwanie do jednej ze sfer ziemi, powietrza, ognia lub wody i przywołujące żywołaka, który będzie walczył dla drużyny. Czarodziej może w danym momencie kontrolować tylko jednego żywiołaka. Rzeczywiście, możemy... Jakbyśmy mieli 6 magów, moglibyśmy mieć 6 żywołaków. Te żywiołaki nie będą takie dobre w late game'ie. Teraz natomiast naprawdę mogą kosić. Ale są między nimi różnice. Zdecydowanie najsilniejszy jest żywiołak ziemi. Bije ogromne obrażenia. Żywiołak powietrza też dużo razy bije. Też bije dużo. Najsłabszy zdecydowanie żywiołak chyba ognia i wody. Nie chciałbym ich dostawać. Ale dobra, przywołanie żywiołaka bierzemy. Coś jeszcze dobrego tutaj mamy do wzięcia. Kurde, no zamrożenie wszystkiego. Oczywiście, że tak. Próbuję zamrozić i sparaliżować wszystkich znajdujących się w pobliżu wrogów. Czyli nie ograniczamy się teraz do grup przeciwników. Wszystkich, których widzi biskupka, będzie zamrażała. Ustawienie portalu i powrót do portalu ogarniemy sobie kiedy indziej. Mamy już jedną książkę na ustawienie, na powrót mam nadzieję, że jeszcze się uda jakąś znaleźć. No i niestety to są jedyne spele, których mogę się nauczyć. Alchemia, no ta alchemia trochę zipieje, rzeczywiście, zipie. Ona się już nauczyła pewnie nowych speli z czarodziejstwa, a z alchemii nie za bardzo, bo no nie ma jak się alchemii uczyć, bidulka. Magię boską zwiększę, bo chciałbym rzeczywiście to przywołanie żywiołaków mieć na wysokim poziomie. No i dobra, to by było wszystko. Dzisiaj, ja może jeszcze dzisiaj znowu siądę do nagrania kolejnego odcinka. Jak na razie bardzo wam kochanie dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się, no miejmy nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się i cześć!